To idzie do niego. Jest git. Co my tu mamy? Tu jest to. Tu jest dla niego. Okej. Właśnie, tu jest świetna broń plus 5, tylko my nie możemy jej używać. Nie tak. Odporność na magię 50%, rozproszenie magii poziomu 30. Potrafieniu. Nice, nice. Mamy poziom 15 razy dziennie. Myślę w chaotycznym złym. No, no. Nie tak, nie tak. Tak się mi wydawało. Dobra, teraz tak. Ten nie żyje, dobrze. I tu jeszcze mamy kult bez okiego. Dobra. Co tylko chcesz. Nie, tak się nie da przejść. Nie da się jednak, dobra. Ale beznadziejnie to zrobione jest. Ech, well. Oczywiście. Jeśli tego chcesz. Biją na alarm! Już nas wykryli! Dobra, to teraz tak. Do świątyny. Chodźmy od razu tutaj, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś przekazać temu. O! To sekta czci! Ta sekta czci obserwatora! Myślę, że większość jej członków została zniewolona za pomocą magii. Kult obserwatora? Te bestie to zniewagała Helma. Co mogło sprowadzić tutaj jedną z nich? Co za głupota z jej strony, że zapuszcza się tak blisko helmickiej świątyni. Twoje zadanie jest oczywiste. Człowiek o mniejszym sercu uląkłbyś się go, ale ty do takich nie należysz. Trzeba podtrzymać chaos, który przyniesie za tobą... za sobą ta bestia. Takie sekty nigdy nie składają się z członków, którzy sami chcieliby do nich wstąpić. Trzeba położyć kres oślepieniu ludzi i to jak najszybciej. Wykorzystaj wszystkie możliwości. Helm życzy ci zwycięstwa i będzie cię szczegół. Aha, jasne. Jasne. Może i jestem myślącym mieczem, ale nie posiadam formalnego wykształtowania. Wykształcenia. Właśnie, bo pewnie lepsze bronie dopiero na późniejszym etapie będziemy dostawać, więc... Na razie tylko i wyłącznie plus 3. W drogę należy zebrać drużynę. Na razie plus 3. I teraz tak, jak zniszczymy kult, to w sumie dwa questy wykonamy. Od Helma i od tamtych, co byli wcześniej. Co u tego Boga pilnują i tak dalej, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I teraz tak, tu jest co, tu jest to. No dobra, to chodźmy tu. Chodźmy tutaj. Tururururururu. Dobra. Teraz tak. Tak. Oko.
widzę, że wróciliście. Tak, mamy. Jeden Bóg uśmiechnął się dziś do nas wszystkich. Czy macie różdżkę? Tak, oczywiście. Opatrzność się do nas uśmiechnęła. Wy bezwartościowi krytyni, jedyny Bóg nigdy nie zgodzi się na waszą obecność, dopóki macie w głowach grzeszne oczy. Jednakże ja zdobędę jego łaskę i gdy dam mu tę różdżkę, szykujcie się na śmierć, głupcy! Okej. Tutaj zakończy się twoje marne życie! Niski głos. Lamentuj o bystroki, bo śmierć ci druhem. Druhem? Nie, ocal mnie, o nie. Czuję, że się na mnie gapisz. Gin! Przybyli zabójcy Gala, zniszcie wszystkich, którzy sprzeciwiają się niewidzącemu oku. Czuję, że się na mnie gapisz. Chciał cię wystraszyć, ale ta tryskająca wokół krew jest moja. Oh, wikunie mi tutaj dobił, okej, dobra. Czy możemy teraz coś zabić? Tak, zaraz tutaj zabijemy coś. Dobrze, dobrze, kogo my tu mamy? Lepiej, co bym dostał za to dobrą zapłatę. Dobra, Przemyślana decyzja? Tak, bardzo przemyślana decyzja. Tak, zostaw, skoro taktyka, jak widział. Dobra, my sobie rzućmy... czekajcie. Praca pomoże. My sobie rzućmy... Co, nie ma? Nie, to nie on ma. On ma. Okej, okay, dobra. Potrafię zrobić coś takiego. Dobra. Wierzę się, że to załatwi sprawę. A no to brzmi nieźle. Okej, okay, okej, okay. Dobra. Szybdzik. Do usług. Cyk. Co tu jeszcze mamy? Użyj pancerza. Dobrze. Użyj jeszcze co? Błogosławieństwa. Cyk. Ty użyj na siebie kamiennej. Co ty tu masz jeszcze? Okej, odporny za strach. Rzucaj. Okej. Chodzi tym razem. To sobie rzuć. Co ty jeszcze możesz rzucić? Cyk, 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 cyk. Też rzucaj. Dobrze. To nie, to nie. Psalmik rzućmy. Wiem, co chcesz. Na razie. Nice, i elegancko. Wciąż tu, no i dobrze. Szybciej, a potem rozprojem ci brzucho. O mojego talentu. Dobra. Zaufanie jest dla głupców. Nic do tego. Dobra. Gadamy. Ach, widzę, że wróciliście. Z pewnością jedyny Bóg uśmiechnął się dziś do nas wszystkich. Tererererere. Siekamy, siekamy. Ile wlezie, siekamy. Ty. Nie. Gdzie ty tutaj? Ty wal tego. O. Tak będzie jak mówisz. Okej. Co tylko chcesz.
działają lepiej. Ta broń jest do niczego. Tu, 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 tu. Nic nie zrobię. Fail? Fail. Jeszcze raz fail to był. Dobra, czy nie? To jeszcze inaczej musimy zrobić. Dobrze. Czy możemy teraz coś zabić? Dobrze, dobrze, dobrze. To zróbmy to tak. Lepiej, co bym dostał za to dobrą zapłatę. Czy to przemyślana decyzja? Tak, tak. Standardowa taktyka, jak widzę. Zabijałem już o, za mnie. Praca pomoże. Zaufanie jest dla głupców do tego. I martwych. Dobra, a teraz tak. Jeszcze raz. Dobra, to teraz tak. Rzucaj. Zostaw mnie w spokoju. Żal. Tak, tak. Wciąż tu jestem. Ciemna skóra. Błogosławieństwo. Cyk, Jan Jansen, dawaj dalej. Odbity obraz. O co chodzi tym razem? Okej. Rzuć jeszcze to. Nie krzycz. Słyszę cię całkiem dobrze. Nie zniosę nic więcej. Cyk. Co ty jeszcze masz tutaj? Tu już nic nie masz, widzę. Okej. Psalmiki, psalmiki. Tu, 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 tu. Poproszę kamienną skórę. Co ty tu jeszcze masz? Niepodatność na czary. Zaczarowań, poznania, sprowadzenia, odrzucania, wywoływania, nekromancji. Zaczarowań, może tak. Dobra. Psalmik, jeszcze raz, dobra. Bacio Ferra. Mniejsze niewrażliwości, dobrze. Ochrona przed zwykłymi brońmi. Nie, bo ty już nic więcej nie masz, nie? Żebyś mógł coś rzucić, niestety, dobra. Ale teraz tak, skoro mamy już tak, to możemy tu rzucić Nishina. Dobra. Ty możesz rzucić tu tutaj coś, dobra. My możemy jeszcze tutaj coś rzucić. Dobra. Możemy jeszcze tutaj coś rzucić. Dobra, i to jestem ja. Dobra, zobaczymy teraz. Widzę, że wróciliście. Z pewnością jedyny Bóg uśmiechnął się dziś do nas wszystkich. Tu, 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 tu. Dobra, rzuć jeszcze to. I teraz tak. Chamie ty jeden. Dawaj, gdzie tu jest? Wyłom od razu na ciebie idzie. Cyk. Dobra. Od razu cyk, jeszcze osłabienie. I pykamy. Zobaczymy, jak.
Ja tu banka ja używam. Twoja siła wskaże mi drogę. Święte uderzenie! Holy fest! Cyk. Jeszcze raz wyłom na niego tutaj też dawać mi. No shit. Edwin mi padł. O Jezus, on rzucił w ogóle. Co on w ogóle rzucił? Okej. Spokojnie. Ja nie, ty potek nie masz, nie? O, shit. Tu większość nie ma potek. Dobra, wychylał potkę, dobra. Teraz ty wychylaj potkę. Okej. O, padł. Nice, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Janie, trzymaj się. Wiecie tam, tuz. Dobra, gdzie tu? Ja tu mam razika. Tu jest razik, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. I Janie. Zbieraj swoje krapy. A po coś walki nie możesz zmienić. Ciekawe. Okej. Bardzo ciekawe. Tu. Co to jest? Ki plus 2. Spadaj mi z tym. Tu. Uzdrów tego. Cyk. Siekasz go tutaj. Nice, okej. Co? Zniknął? Już? Okej. Okej. Świetnie.
Wszyscy popadali? Elegancko. Czy tu się coś zmieniło? Nie, to jest odbudować ciało. Nie wiem, na przykład te ich machinacje podejmą bardziej bezpośrednie działania. Tylko brutalną siłą z ludzi. To właśnie przemoc wezwała ich Boga Ślepego, kiedy już będzie martwy. Powinno wrócić do świątyni, okej. Okay. A my go chyba zakończyliśmy na tradycyjny sposób? Czy mi się tylko wydaje? Nie, no bo tutaj raczej... Chcesz? Nie idzie, dobra. Dobra. No bo tu nic więcej nie ma. Dobra. Przestań się na mnie gapić! Okej. No właśnie, bo tu jest to. To mogę tak. Co to jest za pasek? Dobra. Pasek idzie do Jana. Janie, ID wzmocnienia. Na 18. Zmienia wartość kondycji raz na 18 raz dziennie. A, w ten sposób. Okej. Dobra, to chodźmy gdzie jeszcze? Tu chcieliśmy chyba, nie? Nic do tego. Żeby zobaczyć, co tam jest. Jeszcze czy tam możemy w ogóle wejść? To jest pytanie. O. 5000. O Jezus Maria, jak miło. 5000 za friko. Właśnie, Janik. Janie. Tak, musimy to zrobić. Świetnie. Panie Janie. O, potrafię zrobić coś takiego. Czyli co? Zostaw mnie w spokoju. Nie, no to nie idzie, kurde. Dobra. Co tylko chcę. Czy moglibyśmy teraz zająć się moim problemem? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dobra. Skoro tak mówisz... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dobra. Oczywiście. To możemy usunąć. Fałszywy Bóg nie żyje, a jego plugawi prorocy wraz z nim.
ale go dygnął. Nice, nice. Czyli to tyle w sumie. Właśnie, a my podnieśliśmy tylko część tego? Nie, no mamy tylko... What? What? Tylko jedną część mamy? Well... Jeśli tego chcesz... Helm przewidział, że do nas powrócisz, choć ciągle nie wiemy, co nam powiesz. O, co? Jeszcze raz. Okej, okay, trochę za szybko widzę. Sekta trzcząca obserwowała pod samym okiem Helma, o kurde. Okej. Okay. Porozumiałem o jednej nagrodzie. Wyświadczona przysługa przyniosłaby wielkość jednemu z wydmasów Helma. Ale tobie miłe, co innego, dlatego musisz się zadowolić z złotymi błyskotkami. Nie zawierzysz się, choć nagrody duchowe byłyby o wiele większe. Twoja osoba jest tu mile widziana, jeśli tylko nic nie zepsujesz. A jeśli tylko nie zepsujesz swojej reputacji, okej. Okej, okej. Proszę, jest strażnikiem Telwynem. Kiedy będziesz wychodzić, może on będzie miał jakieś zadanie. Okej. Okay. Dobra. Wejkra, okej. Okay. Cebulowa zaraza, no kto to widział? Wikonia, oczywiście. Pusty level. A, tu jest ten strasznik, dobra, ale spoko. Co to jest za ten, za Wejkra? Upadek od rodzinu. Okej. Czyli to coś dla niej bardziej. Okej, takie słabe trochę. Jaką mamy właśnie reputację? Pogardzany. Dobrze. Tylko pragniesz. Służba to największy zaszczyt, a służba Helmowi jest ponad wszystkim. Helm spogląda z zadowoleniem twoje czyny. Jeśli mu się jeszcze bardziej przysłużysz, to mam dla ciebie zadanie. No, słuchamy. Wiedziałem, że nie zawiedziesz. Już okazałeś się, jesteś godzin zaufana. Oto ciebie jaki czeka obowiązek. Słuchaj uważnie, bo opowieść jest nieco skomplikowana. Do moich obowiązków należy wzbogacenie tej świątyni artefaktami opiewającymi chwałę Helma. Przedmiotami, które cieszą oko i przyciągają umysły ku chwale Helma. Okej, co mielibyśmy zrobić? Aktala ma szczęście gościć wyjątkowego artystę. Ustępuje on chyba tylko temu nieszczęsnemu Prismowi z Nashkel. Mówię o Sir Sarlesie. Zatrzymał się na krótko w drodze do Kalmiszanu. Chcemy wykorzystać tę wspaniałą okazję i zamówić u niego dzieło. Ale to nie takie proste. Oprócz tego, że żąda olbrzymiej zapłaty, to oświadczył, że będzie pracował tylko w czystym licie metalu droższym od złota. Tak obtliwe, jak mogę pomóc? Tu zaczyna się twoje zadanie. Chcę, byś przekonał Sarlesa, by wykonał pracę dla Helma. Inne kościoły także o niego zabiegają, choć także brakuje im litu. Musi zapewnić wystarczającą ilość litu, by go zadowolić i przekonać, by przyjął umiarkowaną zapłatę. Przedyskutuj to z Sarlesem. Zrób to, co będzie trzeba, negocjuj surowo. Nikt nie może w tej kwestii ubiec Helma. Postaraj się nie robić nikomu krzywdy, ale na siłę odpowiada siłą. Sarles jest tego warty. Okej. Okay. Czy otrzymam rynku pesatę, jeśli będę musiała wydać złoto z własnej sakiewki? Zapłacimy ci na ile tylko pozwolą szkatuły Helma. Jeśli nie wyjdziesz na swoje, potraktuj to jako służbę Helmowi. Jako pewnego rodzaju datek. Opóźnienie może pozwolić innym świątyniom nas wyprzedzić. Ruszaj do Sarlesa. Jest w posiadłości Stefów na południu.